Dobra, no to widzowie, słuchajcie, będziemy przychodzić w takim razie do rozstrzygnięcia konkursu z Dark Soulsów. I na samym początku, to ja bym wam wszystkim chciał bardzo podziękować za wasze zgłoszenia, bo powiem wam, że pojawiło się więcej zgłoszeń, niż wydawało mi się, że faktycznie ujrzymy, no nie? Jedna osoba wysłała 3 podejścia, ale zobaczymy to podejście najlepsze. No i co, widzowie? Mam nadzieję, że wam się będzie podobało i że zrobimy więcej takich konkursów. Jak macie pomysły na konkursy, które faktycznie będziemy mogli stworzyć w różnych grach, to dawajcie znać na pewno. Jak oglądacie na YouTubie, to też, bo wydaje mi się, że będziemy mogli to zrobić i w Dark Soulsach, i w jakimś Warcraftcie, i w innych tego typu gierkach. No to co, widzowie, oglądamy pierwszy, ale jeszcze zanim w ogóle do tego siędziemy, widzowie, jak myślicie, jaki damage ktoś wywalił? Jakie liczby? Jak obstawiacie? 1000, 2000, 1100, 1420, 2,5K, 15 tysięcy. Nie no, to niemożliwe. Ale ja jeszcze też zaznaczę na samym początku, że miejcie świadomość tego, jakie były zasady konkursu. Ponieważ konkurs opierał się na tym, że każdy miał 15 minut czasu na przygotowanie swojej postaci w Dark Soulsach. Po 15 minutach mógł wrócić się do Firelinka, już nie uwzględniając tego czasu. No i na pierwszym NPC-cie, który pojawia się w Firelinku, można było zadać mu obrażenia i najwyższy hit, jaki ktoś zadał, był zwycięzcą danego konkursu. Nie pozwoliliśmy sobie na glitche pokroju Weapon Swap glitcha, ani Prompt Swapa, ale pozwolili na żadne Duplicate glitche, ale pozwoliliśmy sobie na wszystkie Sequence glitche. No to co, widzowie, oglądamy pierwszy materiał. One Hit Challenge, patrzcie ile prób tu w ogóle weszło, no nie? 16 prób aż ktoś zrobił. Dobra, to teraz tak. Klasa postaci. One Hit Challenge. 1, okej. Oj nie, One Hit Challenge 17 będzie. Co ty gadasz, stary? Ja wam powiem, nie zastanawiałem się. Znowu jeden wpisał. No nie no, on troluje. One Hit Challenge 117. Warrior. Piromanta. Okej. No to jak będzie piromanta, to będzie wycieczka po Power Within szybkie. Okej, Dungeon Key. Tutaj w Asylum raczej nic ciekawego nie będzie. Ja sobie to poskipuję. Wszystko zdjął. Fireball. Asylum Demon. I wziął też główny klucz, no nie? To jest ważne w tym wszystkim. Dark Sign też w ogóle jest wykorzystany. No hit na pewno nie zrobiony już na tym ranie. I w normalny sposób jest Asylum Demon bite, okej. Będzie jumping attack? Nie ma. Nie wiem, czy tym akcent można zrobić. Wydaje mi się, że można. Jak dużo czasu zabiera Asylum z 2 minuty? Z 2 minuty chyba, nie? Oj, hit. Tutaj każdy hit, to słuchajcie, boli na damage, nie? To jest w ogóle użytkownik Gregier. Który to z czatu? Stabilnie wychodzę z Asylum 1.41. Ale to na speedrunie z bombami, czy nie? Dobra, no i Firelink. O, wydane levele, to jest teraz bardzo ważne w tym wszystkim. Wszystko siła. Full depthowy build, dobra. Schodzi na dół, skipy. Podnosi duszę. Okej. Tu podniósł też kolejną duszę na 100%. No i wycieczka po RTSR-a. No ten segment to mi się wydaje, że zobaczymy. Oho.
ten segment to zobaczymy na 100% u każdego. Następnym razem można zabronić RTSR-a, nie? Tak myślę. Ale wiecie co? Ja wam powiem, że w tych ranach ludzie wszystko, czego nie zabroniłem, zostało użyte. Naprawdę. Bo ja nie powiedziałem na przykład, że to musi być pierwszy hit. Więc ludzie zaczęli ripostować i robić tego typu rzeczy, nie? Sławny, dzięki za trzeci miesiąc suba. Okej, mamy RTSR-a. I teraz kolejna droga. Do Blighttown. Czy on będzie pyrowina zbierał? Tak, ale będzie beka, jak pierwszy run wejdzie i to wygra. RTSR i pyrowina. Great Club, okej. Czyli tutaj na pewniaka poszedł, żaden Black Knight Weapon. No, jest pyrowina. Normalnie chłop będzie zbierał pyrowina. Kolejna dusza. To jest dobry puffing, nie? To jest widzowie dobry puffing. I to wszystko można zmieścić w 15 minut gameplayu. Oho. Ale tutaj na takim levelu biec. Mati, dzięki za Prima. Zasili piekielną kuźnię. Ej, z RTSR-em i pyrowinem to naprawdę będzie potężny damage. Ale Great, czyli nie będzie żadnego Black Knight Weapona, no bo by nie brał Great Cluba wtedy. Kop. Kop. Ja mam pomysł na login, dzięki za Prima. Zmień kategorię. Należy do mnie. No to prawda, od dołu wszedł do tego Blighttown. Ale no jak skipniesz kaprę, no to nadal musisz Gapinga wtedy zabić, nie? Okej. Okay. No i wskoczy tu za pierwszym. Hit. Okej. Okay. Essa. Szybki skip. No i wszystkie dusze teraz. Zje. Gold Pine Resin. To będzie do Taurusa szedł w takim razie. Great Club. Czyś Borneski. Ale gdzie on bronił lepszy? Będzie miał broń nieulepszoną. Mógłby na dole pod Firelinkiem chyba ulepszyć. Tam też można na plus 5, nie? A z tego Knighta tutaj coś dropi? Co dropi z Knighta tutaj? Miecz chyba, nie? Ej, ja bym chyba próbował tego Knighta tu zabić. Gold Pine Resin. Okej, ma sens.
Nie wiem, czemu tego Knighta nie próbował. Ustawię RTSR-a. No, to ta broń będzie miała plus 0. To ona ile zada? Z 600 obrażeń? 13 minut ma. Ustawił go. Żyje Fiery Wina, Gold Pine Resina. Backstaba, myślicie, że ustawi? A jaka jest różnica pomiędzy... Attunementy, serio? Jest atuniował se. Dlatego się nazywa pajacerka. Dobra, to śmieszny fail, śmieszne. Jeszcze jeden setup RTSR-a. Okej. Okay. To jest dobry puffing, który mi się wydaje można byłoby dobrze ulepszyć, tak mi się wydaje. Znowu go wykopię. Tylko, że on w 15 minut w ogóle łączy się do hita. Mhm. ...616, widzowie. Pierwszy hit 616. I teraz zobaczy jeszcze backstab, ile mu wejdzie. Dawaj setup. Po ile mu wejdzie backstab? 434. 616. Kurwa. Ten puffing to było wystarczająco dużo czasu, żeby to ulepszyć, ale mi się wydaje, że ktoś nie zrozumiał tego do końca. Myślę, że w 15 minut musisz hita zawalić, nie? A to bez RTSR-a faktycznie. No to też by 600 weszło. Czy to jest opis filmu? Zajęło mi to 4 godziny, 17 prób. Próba 12 też była udana, ale przez przypadek użyłem lekkiego ataku. W tym filmie jest masa faili, ale jakoś wyszło. No, ja tylko muszę zaznaczyć, że to było... To nie było zaznaczone, że to musi być pierwszy hit, no nie? I ludzie to na różne sposoby wykorzystali, no nie? Naprawdę. Okej, okay, patrzymy nextik. Widzowie, drugie wideo. Od Norberta. Zobacz. Na myszce gra. Hunter. Hunter z głównym kluczem. Dobra. Hunter z głównym kluczem. W Asylum no, nic ciekawego na pewno nie będzie. Normalnie zabija demona. Okej. Okay. I kieruje się w którą stronę? Tu jest coś w opisie? Nie ma. Oho, znowu się zacięło. Oho. I tu chyba na sam początek pobiegnie PRT Sara. Bardzo filmowo w ogóle te Dark Soulsy wyglądają z takim małym interfejsem. Zbiera duszę. No czemu to tak YouTube przetwarza ciężko? Siema, Jorguru. No, co jest? Cztery minuty tu widzowie filmu. Okej. Okay. No. Czy to jest coś z YouTube'em, widzowie, nie tak? Zbierze duszę normalnie i weźmie RTSR-a, nie? Tak, zbierze duszę. Weźmie RTSR-a. RTSR podniesiony. A!
No, pojebi mnie. No nie. Cudowny YouTube, nie? Czaternia, cudowny. O, patrz, działa wcześniej. Filmy z małą ilością wyświetleń mają mniejszy priorytet, serio? Ale właśnie to nie jest jakoś, to nie jest kwestia jakości, ale no możemy dać. Oho. To strollowałeś, kolego. Luigi do bana. Czuję się tak trochę, jakbym to oglądał na modemie, nie? No, albo na internecie radiowym. Duszki użyte. Czyli tutaj będzie z Black Knight Halberdem strat. Ciekawe, w jaki sposób Black Knighta zabije. Teraz widzimy jest nowy strat zabijania Black Knighta. O, tam się skacze. Quit game. Ale quit outy na PC śmiesznie wyglądają. Nie zabija Black Knighta. Okej. Okay. Czyli to nie będzie strat z Black Knight Halberdem. To mnie zaciekawiło. Jaszczurkę ciekawe, czy zabije. I biegnie za nim Black Knight, słyszycie? Jaszczurki też nie zabija, okej. Okay. Dobra, on dobiegnie do kowala. No nie mogę. U kowala też nie ma instant shoppingu. W wolnym czasie sobie zjada dusze wszystkie. Nawet leveli nie wydał. Jednak wydał. Full siła. Widzę, większość osób wydaje wszystkie punkty w siłę, nie? Chodzi na to, że siła najlepsza w Dark Soulsach 1. RTSR sobie założył w trakcie regania staminy. I teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie on pobiegnie? Chłopie, gdzie on idzie? Po halabardę? A próbował ktoś na przykład biec szybko po krystal halabardę albo coś takiego? Ona też giga silna by była. Po halabardę chyba poszedł. No bo tu halabarda leży. Halabarda nie ma jakiegoś ukrytego bonusu w postaci. Jakiś bonus riposte damage'a czy coś? Jest halabarda. To nie był RTSR setup, nie? Nie. Okej, okay, halabarda będzie główną bronią. No nadal Black Knight weapony mi się wydaje, że są silniejsze i nie wymagają upgrade'u. No Black Knight weapony i Crystal Weapony są dosłownie jak bronie. Są jak bronie plus 10. Oho. No to wywrotka, stary wrani. Niedobrze. Niedobrze. Wraca po to, zabije ich ponownie. Co on tu będzie farmił? Ulepszenia broni na plus 5? Duże z ranów? 11. RTSR setup wizowy. Widzicie? Złonshotował go teraz. No to jest Titanite Shard.
Ciekawe, czy jest mu potrzebny ten Titanite Shard do tego. Nie da się naprawić Crystal Weapona, tylko ulepszaniem jej. Dobra, tu zbiera kolejne dusze. I co teraz będzie robił? Biegnie na Taurusa. Podobny pomysł jak poprzedni run. I będzie zbierał Gold Pine Resina. Okej. Okay. Okej. Okay. Gold Pine Resin znowu. Wchodzi na górę. Gravelording mu się w ogóle pojawił. Zabił moby. I będzie Taurusa zabijał. Ale zeskakując mu na łeb. Okej, okay, no to będzie ogromny damage. 864. Nie wydaje mi się, żeby to było szybsze niż normalne zabicie Taurusa. Chłopie, co z tym Taurusem się tu podziało? Aha. To niezłe Kongo. To na Taurusie dziwne rzeczy się podziały, definitywnie. Schodzi po duszę, zbiera duszę z Taurusa. Tepa się. Idzie do Andre. Kupuje upgrade'y. Okej, okay, 8 upgrade'ów. Pojedynczo używa, ale starczy mu na 5. Dobra, to jest puffing, gdzie sobie obliczył ulepszenie broni na plus 5. Tak, 1, 2, 3. Idealnie z duszami mu w ogóle się siada. Ktoś dobrze pomyślał, bez kitu. 5. Halabarda plus 5. I to widzowie w 15 minut gry można ogarnąć. Halabarda plus 5. Wychodzi, pokaże ile ma czasu. No. Essa. Dobra, no i co? Będzie powrót do Firelinka, nie? Tak. Więc tutaj mamy tylko RTSR-a i halabardę plus 5. Jaki będzie hit, widzowie? Z 700? Z 700, z 800? To sobie ustawię setup, ok? Tak. Będzie sobie RTSR-a teraz ustawiał. Co on zrobił? No i właśnie to jest rzecz, która mi dopiero potem wpadła do głowy. Ja na żadnym etapie nie zaznaczyłem, że to musi być pierwszy hit w tego moba, nie? Więc on go sobie ustawi. Za jego pomocą sobie ustawi RTSR-a. Teraz sobie użyje Gold Pine Resina. Więc tutaj... I go sparuje. A! 618 hit, widzowie. No, to jest giga kreatywne. Ja nie wpadłem na to, że ludzie coś takiego wykorzystają. W ogóle mi to nie przeszło przez myśl, ale ludzie to wykorzystali. Kompletnie o tym nie pomyślałeś. Ja też nie. 618. Okej. Okay. A pierwszy hit za wielką pałą był 616, tak? Tak. No dobra. No dobra. Mamy trzy podejścia jednego typa, ale to ja obejrzę najlepsze, okej? Okay? Ja po prostu obejrzę najlepsze. Dobra, kolejny. Jest 11. Dobra, kolejny. Czyli to run, widzowie? PG na YouTubie. Jak na razie są zupełnie inne klasy startowe, nie? Teraz Warrior. Był Hunter wcześniej. Warrior z głównym kluczem. Dobra, w Asylum nie ma nic ciekawego. Nikt jeszcze do tej pory nie wybrał Firebomb, więc każdy... Oho! Tutaj chyba tylko dał... Heavy Attacka, dokładnie. Mhm, przez co bonus damage szedł.
te swojego brata. Okej, okay, wyjście z Asylum. Nikt nie zbiera tej duszy bocznej w Asylum. A tam kusi, żeby po te bomby pobiec, nie? Te z góry ataki się nie liczą? To znaczy? Ile? Jaki będzie hit stary finalny? Homeward Bone bierze, okej. Okay. Czyli będzie trochę resetowania. Ja bym tu już użył Homeward Bone'a. Tu już mógł użyć, żeby teoretycznie trochę czasu zyskać. Nie wiem, czy w całym puffingu mu będzie potrzebny ten bonus. Ale tu już można było zyskać trochę czasu, czysto teoretycznie. Mi się bardzo, jak na razie mi się chyba najbardziej podoba ten pierwszy run z Power Within'em. Szczególnie, że tam jest dojście do Black Knight Weapona, którego można zebrać. Ja nie wiem, czy to by nie wygrało. To jest bardzo dobry, tam jest jeden puffing. Power Within. A wiem, dlaczego niektórzy nie zbierali Power Within'a. Ale wtedy, jakbyś szedł po tego Black Knighta tam tylko... Ja bym to chyba zrobił, wiecie jak? Ja wiem już chyba, jakbym to zrobił. Właśnie pytanie, czy dałbyś radę staty tak ogarnąć, żeby jakiś Black Knight Weapona założyć. Okej, okay, to jest RTSR. To klasyczek. Każdy robi tu dokładnie to samo. Nie, poczekaj! Ej, to jest run bez RTSR-a. Co jest RTSR? Red Tearstone Ring. To jest pierścień, który jeżeli masz mniej niż 20% życia, zadajesz 50% więcej obrażeń. To jest run bez RTSR-a. Tak, no. Liczymy damage na NPC-ów w Firelinku. Czyli będzie Black Knight Halberd. No to odpowiedź sobie na pytanie, czy... To nie jest ten ziomek, co wrzucał 3 rany. Grass Crest Shield, okej. Okay. Jaszczurkę. O, tu zbierze duszę jeszcze jedną. Okej. Okay. I Havela pójdzie zrobić. Nie, Havela nie będzie robił. Taurusa zrobi dla dusz? Nie, po Gold Pine'a pójdzie też. Albo po... I tam wydropił Black Knight Weapon? Nie. Tu idzie chyba po drugiego Black Knight Weapona. Nie, wydropiła Halabarda, nie? Ale szybka riposta. Ale szybko ripostuje. Jaki theme dzisiejszego rana? Przyglądamy wyniki konkursu. Okej. Jest, Black Knight Sword, okej. Okay.
Szybki Taurus pod duszę, czy nie? Jaszczurka. Jest jaszczurka. Patrz. 1200 Black Knight Swordy, już w ogóle atak, okej. Okay. Nieźle można tę grę zepsuć, co? Taurus na one hita. Stary, w 10 minut od wejścia do gry. Okej, okay, jest w Dark Rucie. Co on teraz pójdzie zrobić? Pójdzie ulepszyć broń. Jaszczurkę zabije pod Wakening Titanite. Dokładnie. Pójdzie do Andre. Teraz zobaczmy, co u Andre. Wandry broń na plus 3. Okej. Okay. Black Knight. Sword na plus 3, widzowie, w pierwsze 8 minut gry. To jest niezłe. Wróci się po RTSR-a. Dokładnie. Zżyje wszystkie dusze. Wyda levele. Wszystko w siłę. Nie wiedziałem, że można Black Knight Sorda tak szybko założyć. Powrót. Czternaście minut ma w tym miejscu. Okej, okay. I już stwierdził, że chyba nic nie ogarnie więcej. Zobaczmy, co teraz. Setup RTSR-a. Bez riposty. 731. Okej. Okay. Jest dobry hit, widzowie. Jest dobry hit. Co mamy dalej? To było to? To było to. Okej. Okay. To widzowie kolejny. A tutaj ktoś w ogóle wstawił 7-minutowe wideo? Czekajcie, ktoś wstawił 7-minutowe wideo. Kobieta wojownik. I Black Bomby są ok. Asylum Demon. Norma i to bombami. Wielki młot. Ej, nie myślał ktoś, żeby ten wielki młot wykorzystać jakoś? Asylum. No, bez głównego klucza. Oho. Zlagowało, widzowie. Gdzie on poleci teraz? No kurwa, ten YouTube niestety nie daje rady. Ten mod wymaga 50 siły. No to teoretycznie ile? 33, nie? Żeby go założyć. Albo 34. 34, nie? Co on zbierze, stary? Okej. Okay. Skip do depsów. Skip do depsów będzie, widzowie, tutaj.
No, to jest całkowicie inny strat. Ale dziwi mnie, bo jest bardzo krótki filmik, nie? Ciasto z łajna. Okej, okay, w 3 minuty. I się cofnie. I mu nałoży teoretycznie. Pokaż. No dobra, to są 2 hity. To są 3 hity. Dobra. Czyli to jest zupełnie inny ten. To jest zupełnie inny sposób na zadanie obrażeń. Striggerował się. A ciekawy jestem, ile damage zada. Pokażę, to przyspieszę. 230. 370, 480. No bo to 10 minut będzie trwało, nie? Czy on to nałożył jeszcze raz teraz? Jak on tam wyszedł? Nie, dalej mu tikuje. Ale policzył teoretycznie, że jest 793 demedża. Mob zrolował iframesy, no. Teoretycznie, no ale to był więcej niż jeden input, nie? Więc tak jak napisał, że się nie zalicza, ale no ciekawe. Ciekawy pomysł, widzowie, na run. Kolejny. Co my tu mamy? 16 minut. Grabson! Co teraz będziemy mieć? Grabson. Piromanta. Z głównym kluczem, dobra. No to Asylum będzie zawsze takie samo. Asylum Demon. Ale Tik Baba. Daj do końca, tam mem jest. Kurwa, sorry, widzu. Widzowie, może tam mina na mnie była, a ja przeskipowałem zręcznie. Raziel, dzięki za Prima. Co będzie w tym ranie? To chyba po Power Ravina typ pobiegnie. Ale wiecie, co jest najlepsze? Tak jakby tego Great Claba można bardzo szybko zebrać, bo tu jest dobry skip, no nie? Cały Blighttown można instant zeskipować. Drogą w dół. Ba, nawet można byłoby szybko Quailac i Seaslessa zrobić po dusze. Też w miarę szybko przychodzi przez to Blighttown. Skip windy też jest. Ale mówisz o tym skipie o RTSarze? Czy o którym? Czy tej windy tu? No tutaj można na sam dół. No, to ja wiem. Tu insta praktycznie pod Quailac można. Mildred, bardzo dużo. Bardzo dużo dusz z Mildreda. Gdzie walka? Dwie tych baby ze sobą walczą. 30 obrażeń, ale mało. Ale to Mildred, bardzo szybkie dusze, nie? A, porządna waleczka. Na propsie. A może siekierę, no? To też mogłoby być dobre. Ona ma całkiem fajną broń. A to nie jest unikalna, nie? Ta jej broń nie jest. Normalne plus 15 się ulepsza. Na dobry movement gracza. Nie bierze broni. Pójdzie na Quailag. Czy to jest szaleniec, co będzie bronił plus 0? Nie, yes, samonem.
Okej, wykorzystanie, mamy pierwsze wykorzystanie Salmona w ranie. To jest dobre. Wyklikał Mildred, żeby zrobić szybko Quaylag. Oho, jakieś ściny widzowie. To nie po mojej stronie jak coś, nie? Nie regulujcie odbiorników. Okej, muszę to skipnąć, widzowie. Ale on całkowicie, on nic, on zadaje 16 obrażeń. Mildredem zabije tą Quaylag. Okej, szybka Quaylag za pomocą Mildreda. A ten Mildred pa na jakich oparach? Dobra, Quaylag zabita. W dzwon nie dzwoni. Używa dusz. Weźmie Great Chaos Fireballa? Tak! A to też jest mega dobry strat. To jest ogromny damage, to jest przepotężny czar. I zużyje wszystko, żeby ulepszyć maksymalnie broń. W sensie Pyroglowa. Pyroglow na plus 3, na plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 Pyroglow widzowie w 10 minut gameplayu, nie? To jest giga dobre. 10 minut gameplayu Pyroglow na plus 10 i Great Chaos Fireball. Sorry, plus 9. Czysto teoretycznie. I dobra, i teraz się wytepa. Jakby to jeszcze nie był 15-minutowy challenge, to można pójść na Seaslessa, jeszcze Seaslessem stary to ulepszyć i dać. No bo on tutaj pewnie nie chce mieć backtrackingu. Iść do Seaslessa i wrócić od Seaslessa, ale to jest teoretycznie 2-3 minuty, nie? No, ścina niestety, widzowie. Dobra, gdzie teraz idziemy? Dolina Smoków. RTSR. Okej. RTSR. Ustawi RTSR-a. To ma zawsze 4 kasty tylko? Tak, chyba. A to jest giga dobry strat na Pyro Only. To ja w szoku trochę. Tu poleci setup. Okej. 14, 16. No. No, to było teoretycznie więcej czasu. Miałem jeszcze 2 minuty jakieś, nie? Tak, ten fireball zostawia lawę. I tak jakby ten damage i fireballa, i lawy się powinno dodać, bo to jest nadal jeden input. Poka. Essa dla widza. Pięćset piętnaście plus 311. Zwanshotował go. 515 plus 311. Ile to jest, widzowie? Giga dobry hit. 826. I to Pyromancją. Ten run mi się bardzo podoba. Świetny run, widzowie. To jest super runik to był. Który teraz? Poczekajcie. To był ten, to był Grabson, okej. O, ktoś ziewnął jeszcze. Będzie widzowie z komentarzem? Kto to? Który to z was? A to challenge do kaszaka, żeby zrobić damage duży. Okej. Sam se skomentował. Super ci poszło. Gratulacje, dostaję lajka. Też piromanta. Ej, wychodziłoby na to, że piromanta najlepszym starter klasem jest w DS-ie.
wydane levele. Raczej w siłę. Co mamy dalej? Blighttown znowu. W którą stronę pójdzie to Blighttown tym razem? Do Blighttown. Dusze wszystkie w Blighttown. Po Pyroglowa znowu idziemy. Okej, okay, kolejny run z Pyroglowem. Bardzo dużo czasu zabiera ten Pyroglow. No ale można szybko to zrobić, nie? Po Pyroglowie. Zbieramy wszystkie dusze. RTSR. Okej. Okay. No to teraz co? Jeszcze po jedną rzecz. Esso, widzę wyraz z komentarzem. Jaka broń będzie, nie? No, to widz z komentarzem zrobił. Jest jakiś skip na tego glowa? Od góry można pójść szybciej, ale to wymaga zabicia Capry i Gapinga. Więc teoretycznie... Jakbyś to zrobił na późniejszym etapie, to zabicie Capry i Gapinga może być. Chyba lekko szybsze. No da się nad Caprą zgliczować, no, ale myślicie, że zabicie Capry i potem Gapinga będzie szybsze? No raczej będzie Black Knight Sword, nie? Holoły. Nie. Jest żywica. Jest żywica, jest tepka out. Okej. Okay. Wszystkie dusze używa. RTSR. A, jest wielka pała była zebrana, okej. Okay. Ty, to jest identyczny run jak wcześniej oglądaliśmy. I też bez upgrade'ów. Dwóch widzów wpadło na dokładnie ten sam pomysł. Jeszcze to. Żlica. A to jest... ten run też mógł być trochę dłuższy, nie? On tu chyba pokaże na loadingu ile ma. Bo on to zrobi z setupem w 13,5, ja dobrze widzę. Tak, w 13,5, licząc już w ogóle cały setup. Ja bym i w tych dwóch ranach nie zrobili tego miecza. To jest to, nie? 13,29. W 13,29 są już w Firelinku. Teoretycznie jeszcze wbić jakiś level, no, no nie chcę. No dobra, a jakim cudem on zada większy hit? On będzie miał więcej? Heavy attack da? 602. 602 widzowie. 602. To był... No, jest jeszcze kilka ranów. Idę się wylać, widzowie. Idę się, widzowie, wylać. Zaraz będę. Jak wychodzimy z pokoju kątem oka, widziałem, że ktoś napisał, że tam jest drugi hit jeszcze, tak? Gdzieś później, czy nie? Nie. Jest drugi strzał z pały. Poczekaj, już patrzę. Poka. Po ripoście pewnie będzie, nie? 843. 843, bo go trafił w moving frame, więc dostał bonus damage. To 843 mamy, widzowie. Ty, no idą do góry cały czas te liczby. Faktycznie, w moving frame go trafił. Aaaa, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ktoś wysłał, poczekajcie. Mat. Jaki mat? To jest to, Loanel. Podejście. Ktoś trzy rany submitował.
Dobra, to jest to i to będzie ten sam kanał. Dobra. To... Jest Loanel na czacie, czy nie? Loanel, na którym zadałeś większego hita? Mam 3 rany twoje. Drugi jest najlepszy. Okej, to ja odpalam ten drugi. Podejście drugie. Ale w trzecim Max Ludologię. Dobra, muszę zobaczyć oba jego rany w takim razie. Jest na miniaturze pokazany damage, celowo skipnąłem. Postać się nazywa Ludolog 69. Czyli to będą dwa zupełnie inne rany wrzuciłeś. Dobra, to oglądamy oba. Co mamy? Bandit! Z głównym kluczem, okej. No to Asylum skipujemy, tu na pewno nie będzie nic ciekawego. Szybki Asylum Demon. Dziwne dźwięki są, nie? Też macie takie dziwne dźwięki? Ta, dobra. Co tutaj będzie, stary? Mówisz, że w tym ranie będzie ludologia na maksa. Nie no, barierę 1000 obrażeń chyba ktoś przybije. Sian Joker, co się robi? Oglądamy filmiki konkursowe na największego hita w DS-ach. Dobry wieczór, cześć Manner. Będzie coś konkretnego. Tak! Idzie do merchanta. Co on kupił merchanta? A nie ma jakiejś broni, która ma większy damage od riposta? Właśnie jakaś stary daikatana, czy coś takiego? Że można byłoby tam jakiś totalnie topowy damage wy... No jest ring, to wiem. Poczekaj, co on kupił wreszcie? Same bomby, tak? On kaprę zabije. Patrz jaki skip! O! Chłopie, na first try'u tego skipa zrobił. Okej, okay. Ja kaprę skipa robię w innym miejscu. No to jest pełna ludologia. I patrz teraz na to. Blok. Atak. Atak, okej. Okay. Pies na 2 hity. First try 30 podejścia. Okej, okay, kolejny pies. Bombami ich zaklika. Oj, to jest strasznie risky, nie? Cześć Amanda, dzięki za ościka. Dzień dobry. To było niezła. On zabije kaprę bombami. Przynajmniej się nauczy, w którym miejscu się staje na kaprę do używania bomb. Tutaj, okej. Okay. Tu chyba po 2 bombach trzeba zryć reset, nie? Bo cię przesuwa. 3, 4. A nie, ja... Kurwa, my to robiliśmy z Amandą ostatnio. Dokładnie tak samo to zrobiłem. Cześć widzowie, dzień dobry. 1, 2, 3. Wszyscy zabite. 4. Okej, co 4 trzeba zrobić reset. Ale nie zabije go chyba całego.
Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Zabiję go. Ej, to jest giga dobry strat. Jeden. Cztery bomby zostały, okej. Okay. Znaliście, widzowie, coś takiego? Okej, okay, bierze klucz do depsów. Nie mam pojęcia, co on w tych depsach będzie kminił. To jest chyba najciekawszy, nie? Jak na razie, bo jest zupełnie inny strat ubrany. Ten z Great Chaos Fireballem też był fajny. A idzie naprawdę spoko, tylko nie mogę teraz się tu udać. Ile ci to zajęło podejść? Boom, kolejny skip. Widzowie, te filmiki mi pokazują jedno, że jest dużo widzów, co dobrze ogarnie Dark Soulsy. Ja myślałem, że takie skipy, no nie, to mało kto używa. A tu bez kitu są widzowie, co porządnie to... Gdzie on idzie, stary? Potrzebuję 90 dusz na szczury. Nie wiem, że mu dusz zabrakło. To było tak wyliczone? Z 30? Co ty? Ty to masno. Nie byłoby lepiej zabić tego szczura na górze, na początku? Nie zaklikałby go tam tym? Jumping attackiem plus bombami ewentualnie? Nie gadaj, że on stary tutaj zrobi skipa do gapinga. Tu się da zrobić skipa do gapinga stąd. No. Można go uderzyć chyba, w sensie tu można uderzyć i się go striggeruje. A nie wiem czy... Na dwa strzały schodzi, na dwie bomby, okej. Okay. Jezus Maria. Nawet bomba mi na szczura została. Asa? Powinienem mieć... Ale po co zabił tego czarodzieja? Tylko smok musi strolować i nie mogę zginąć od piorunu. Nie powinno być okej. Żeby na smoku w niego nie strzelał. O, ten peca tu coś kupi. Gold Pine Resin, okej. Okay. On przychodzi do Firelinka w ogóle w pewnym momencie, nigdy nie wiem w którym. Dobra, tym razem biorę zbroję, żeby mnie nie zmemował, mam dużo leczenia. Ktoś się mnie zwanshotował jakimś klipem. Po dzwonach. Zawsze po dzwonach on się pojawia. Z Solairem, okej. Okay. Ja go też przyzywam, że jakoś RNG zmanipulować, bo kurwa, to był 100 żart ostatnio. No to jest? No. Dobrze, końcu do... To widać, że to prawdziwy gracz Dark Soulsów. Ty będzie mógł on odcinał? Heavy atakami. Ile trzeba zadać damage'a w ogon, żeby go odciąć? Dragon King Great Axe. Strzelaj, strzelaj go. On nie ma... No w końcu jakieś dobre RNG jest. On nie ma żadnego skalowania, no nie? Napierdalaj go, Solair. Ja może nie roluj. Ale to ile to siły wymaga? To nie wymaga z 60 siły, czy coś?
50. No ale po gapingu będzie miał chyba. Jak za gapinga dostanie 20 kilka tysięcy dusz. Gra banditem, który ma chyba 18 siły startowej. Dobrze. Tu poszła niezła matematyka. To on zjadł Slayera. Bardzo długa walka, nie? Na takiej broni plus 0. Ty, ale zajebiste do jakichś challenge'y coś takiego sobie ogarnąć. To było niebezpieczne. Przecież można... Ja mi się najbardziej komentarz tu podoba. Dawaj Soleil. Essa. Dobrze. Komuarcik, 25 tysięcy dusz. Teraz tylko nie mogę zginąć na tych smokach. Pewnie zginę, ale... O Jezu! Ej, stary, bies pod RTS-a raz ma 30k dusz. To ja bym chyba tego nie wytrzymał, nie? O chłopie. A czemu nie usiadł i nie wydał tych dusz w Firelinku normalnie? Nie, widać, że to jest typowy gracz Dark Soulsów, który już jest zirytowany, no nie? O, ja też czasem gram w Dark Souls i czuję się dokładnie tak samo jak on. Duszy nie wziął. Patrz, nie wziął duszy, a dofarmiał szczury dodatkowo, nie? A tam dusza była do wzięcia. Nie wiem, ja bym wydał to normalnie w ognisku już. Tam jest jakaś dusza? No, za drzwiami tam jest dusza. A mi karbowany włos z brody wleciał. Essa. Dobra, prawo. Widzowie, przybiegnie czy nie? Sprint. Tam się ruszy. Mega dobrze ich. O! Nic, nie wyruszajcie mnie w dupę teraz. O chłopie! To było dobre! To było dobre. Na jakim low half'sie? RTSR setup zrobiony, no. Ile jest na liczniku? 16.30 plus stworzenie postaci. Wylewelował siłę, Quida. Zaraz zobaczymy ile jest. Mi się wydaje, że będzie git, nie? 15.08. Essa! Miało być, że jest lekka granica, więc yes, można wydać git. Lekka granica. Dobra, zrobię teraz RTSR. Już nic nie będę zmieniał w statystykach. Mamy 34 siły, więc mamy go tu handlować. Idealnie, stare 34 siły. O, on ma taki power attack dziwny, nie? Essa. Nie, to tysiaka przybije. Takiego, że z jakiegoś powodu głupio działa na niego Goldman Resin.
To jest broń z bossa, na który działa Gold Pine Resin. Pozdro. Więc... 1112. 1112! One hit. Niezłe! Widzowie, niezłe! 15 minut, stary, coś takiego można walnąć, nie? Czai się to? 15 minut gry można hita za 1100. To jest to, to było niezłe. A to jest gorszy run. To jest, widzowie, gorszy run. Dobra, oglądamy drugi run tego użytkownika. Nie, ten mega fajny. Muszę aż sobie zrobić jakiś chyba playthrough tylko pod tą broń. Dobra, to oglądamy jego drugi run. Co to za musa w tle? To jest z tego, z Cyberpunka z klubu, nie? Czy nie? No. Co było wybrane? Hunter z głównym kluczem, nie? Dobra. Asylum nawet nie oglądamy, skip Asylum. No, to dobry kontent ktoś dostarczył. Ej, widzowie, muszę robić na 100% więcej takich challenge'ów, nie? Wymyślajcie challenge'y, jakie do gier można robić, bo serio, zajebisty content. Sam się czuję, jakbym oglądał streama, nie? Kurwa, giga dobre. Tu też mógłby wziąć duszę, nie? Jak mu tam brakowało 90 z tych dwóch szczurów. Speedrun po Havel Flipa. To też dobry speedrun by był, no. Przejście DS3 bez niczego. Oglądałem to, ale zostałem na tym. Widziałem, no. Ciemeczek taki za granicą robił. Fajnie, jaki bijemy, stary, robi. Łukiem strzela Essa. Kto to był? Loanel, tak? Loanel. Przez muzykę gra szybciej, no. Tu też duszy nie zebrał. O, cofa się. Ale też nie zebrał w tym ranie duszy za drzwiami. Cynamon, dzięki za 10 miesiąc subika. Twe kości posłużą mi za morę. Pyk. A ten run nice się, widzowie. Ile było w tym poprzednim? 1112, tak? Hit? Następnym razem można wykluczyć z takiego runu RTSR-a. Coś, co by zrobił każdy, żeby zmienić puffing, bo jakby tu nie było RTSR-a, to by zupełnie inną drogą ludzie poszli. Dziwi mnie, że nikt nie próbował do Anor Londa wchodzić, ani nic takiego. Może gdyby nie było RTSR-a, to byłby faktycznie czas, żeby wejść do Anor Londo, nie? Myślałem na tym, a to by nic nie dało. No tam jest kowal, można broń ulepszyć na maksa, czy ziotosza.
A w tej windzie jesteś skibi jakiś taki speedrunnerski, co czas save'uje, nie? On się puszcza do dołu, wychodzi się, spada się w dół i się quidouta robi i chyba od razu się na górze respisz, nie? Chłopie, tam jest Black Knight na plecach! To się niczego nie boi. Co jest? Czyś bierla. A, halo? Halo? I co wie odbiór? poleciał Black Knight Haltberg, bo nie patrzyłem. Tak, dobra, czyli na Black Knight Haltbergzie. I ta muza. Nie, a bomb. Oj, to będzie minutowa walka ze szczurką. A nie opłacałoby się widzowie serio wykorzystać broni z Asylum Demona? Czy ona ma giga duży damage, tylko bardzo dużo siły wymaga. Broń z Asylum Demona full pod siłę? Po co to klika? A, bo chcę mieć 4K dusz na 2 ulepszenia, okej? Okay. Nadal, jak dusza z drzwiami jedna, nie? Nie no, do farmi w poprzednim ranie, idąc na gapinga, nie? Wystarczyłoby golema zabić, myślę. Duszy smoka, no właśnie. Polecieć do golema i zacząć z firebombami, Tiffem. No bo musisz mieć główny klucz, żeby pójść po RTSR-a, nie? Czy teoretycznie, no musisz mieć. Czy no takie rany w moim wykonaniu? Nie, no raczej nie. Można przykminić jakiś ciekawy setup. Ja bym chyba kminił z bronią z tego. Z Asylum Demona. Jak chcecie, mogę zrobić taki run dzisiaj jeden i zobaczyć. Ja bym pobiegł, no, wziąłbym Tiffa, Black Bomby, zabiłbym Fire Demona, pobiegłbym na szybko na Golema, tylko pytanie, jak zabić Golema, nie? No, ja wiem właśnie, Luigi. Jak Golema zabić? Luigi, ty zaraz jajo zniesiesz, bo twojego rana nie ma. Rajsa zniesie tam stary zaraz jajo. Gold Pine Resin. Czyli będzie Taurus. No, przegapiłeś swój run. Albo nie Taurus, albo po prostu jaszczurka. Jaszczurki nie wziął! A będzie grał halabardą. Chyba, że się wycofa.
Dobrze, stagera obliczone. A strzałą dostał dziwnie. Co mi? On mnie strzela z tej wieży? Co się kurwa dzieje? Czy mnie klipowały te ataki? Jakoś co to było? No, jaszczurki nie podniósł. Ta jaszczurka by była dobra, bo to by mu dało broń na plus 3, nie? Oj, kurwa! Na masterze coś jest zjebane z tymi. Ja pierdolę. A to jest drugi Black Knight też w razie czego po drugą broń, nie? I to jest Black Knight Greatsword, on jest giga silny. Czy można prosić o dodatkowy pieśnik? Widzowie, zrzuta dla użytkownika na nagrody publiczności. Ja mam 5 dych dodatkowy daję w gift cardzie. To jest! Turbo w dupie, kolejnym się odpaliło. No widzowie, walimy mu chyba nagrodę publiczności, 5 dych gift card mu wysyłam. Zrobił dzień nam dzisiaj wszystkim, nie? Po Fabringa leci? Nie, chyba na gargulce po prostu. Pytanie, czy to jest 15 minut? Chyba jest. Łukasz, jest, jest. On ma halabardę na plus 2, tak? Ogon, Essa. Czemu nie siadł ogon, ale lipa. To ja bym się już... Ja bym się już tu wkurwił. No! Mi się zawsze Zabieku... skok włącza. Żeby za szybko Homewarda nie użyć. Kiedyś mi się zdarzyło, pokalaj mi cię za szybko, nie? Okej, ile jest czasu? Ale by nie ulepszył po tej jaszczurce, nie? No i nie, ulepszył. Zdążyłby. 32. Nawet będzie etyczny RTSR setup w tych 15 minutach. Etyczny RTSR. W końcu się udało, ja się etyczny RTSR. Jest nawet napisane etyczny RTSR w nazwie tego. Zdążyłby Black Knight Halberda ulepszyć na plus 1 jeszcze chyba z windy. Dobiegłby w minutę do Andre. Chuj wie. Nie było, pokażę jeszcze raz. Dobra, no jest gitara. 14.02. Kurwa, dobiegłby chyba. Dałoby radę ten run chyba tak jeszcze lekko ulepszyć, czy jeszcze plus 1 mieć halabardę, nie? Teraz 385.
A ja teraz się zastanawiam, czy ludzie nie wywalili takich hitów, że nie będą one-shotować tego moba? Nie, dobra, pokazuję ten 700 hit wali w tego. Da heavy attack, da jakąś ripostę. Czy jak widzowie będzie? Trzeci raz sprawdzam, że było ostatecznie etycznie. 57 podejść tam jest widzowie. R2. Dawaj, R2. 769. Ale zrobi jeszcze jakiś rip... Sprawdzę, ile mu ripostą zrobię. Powinno chyba 1200 ileś. No, dawaj. Ja nie umiem walnąć riposty i tu handa, wiecie? Kurde! Dobra, jeszcze popróbuję. To jest skończony, ale można zobaczyć te ciekawości. Nie skipuję, widzowie. Ja chcę to obejrzeć i wy to chcecie obejrzeć. Jesteśmy tego świadomi oboje. No chyba jeszcze raz wystarczy. Ale on ma damage. No! Cholera, dobra, ostatnia próba. Nie chce mi się tego setupować z jakichś problemów. Jezek jest, widzowie. Albo przytnę wideo i zaraz wrócę. To jeszcze brakło? Dobra, to już zrobię. Okej, okay, dawaj. No, riposta. Riposta w wodzie. Ej! A jakby to zrobić miraklem i go wziąć do wody, bo mirakle w wodzie zadają więcej obrażeń, bo się rozchodzi po ziemi damage? Dobra. A to one hand. A. Na two handa nie zmienię. Dobra, jeszcze raz. Ciężki matek do riposty, bardzo szybki. 1267! Dobra, GG. 1267! A widzowie, tu jeszcze mógłby halabardę ulepszyć i to jest plus 2. Tu jeszcze da radę halabardę na plus 3 zmieścić. Da radę fest, nie? 1267, okej. Okay. Essa fest, nie? Co mamy jeszcze? Piwko pawko. To jest posortowane do góry, nie wiem. Luigi zaraz jajo zniesie. Główny klucz wojownik. Ta, to był rekord jak na razie. 1267. Ciekawe, ile by na plus 3 wywalił, nie? No powyżej 1300. Ty Dark Soulsy w 21 na 9 rozdzielczości. Ej, czy w Dark Soulsach 1,21 na 9 widać szerzej? Jest większy field of view? Ty, to pay to win trochę. Dobra, Asylum to wiadomo, jak będzie wyglądało. Ej, jak to wygląda w 21 na 9? Patrzcie na ten skok. Tak, to jest zupełnie inny experience. Chłopie, jak filmówka, pa! Ale essa.
Jest graficzka, no. Siema, Dance Macabre. Czyżki Sao. Czy temu demonowi się agonowaliś? Nie. Ale jak coś się zabije przy pierwszym encounterze, to drop inną broń. Tu dusza. Tu kolejna dusza, ta której dura... Jak się nazywa tamten? Durandel? Nie. Jak się nazywał wygrany publiczności? Lanel. Dobra, co tu będzie? RTSR, nie? To wiemy. Użycie dusz. Black Knight Halberd. Skip Black Knighta, okej. To ciekawe. Jaszczurka. Do wieży z Havelem. To jest... Był tylko jeden run, gdzie ktoś wpadł na ten sam pomysł, co inna osoba, nie? Tak, to wszystko jest zupełnie inne. Czemu Lorowo Havel jest w wieży? Bo go zamknął Gwyn. Dobra, ten Black Knight będzie walony. Jest. Jest miecz. Ale był bardzo podobny setup, nie? Ciekawe, czy też pójdzie na Taurusa. Jaszczurka, okej. Okay. I to jest ta, której Lanel nie wziął. Nie, jest szansa na ten miecz. Nie robi setupu na wieży. Nie dziwię się, a jednak robi. Tylko inaczej, szybciej. Nie wiem, ja bym zaklikał tego Taurusa po prostu, tak mi się wydaje. Z jego tym mieczem to w 3 ataki zabijesz. Strat jak na no-hicie, nie? Widzowie. Black Knight Halberd, by the way. On się cofa tędy? Aha, bo idzie do drugiego kowala. Dobra. Na plus 3, okej. Okay. Ma RTSR-a, nie? Ma.
ale byłeś chyba rany na ten miecz plus 3 z RTSR-em, czy nie? Nie no, były całkowicie inne rany, ale też z tym mieczem, nie? No to poka. Setup teraz poleci. Do farmie duszę? Tak. Do farmie jeden level. 14.01. Kto chce suba? Dobra. Ile będzie widzowie hita? Przybije czy nie? A będzie próba z ripostą. On ringa nie założył, no. Bez kit on ringa nie założył. To jest większy niż ten poprzedni, czy nie? Widzowie. Jaki był tamten? Nie. Ale essa. 1267 było. Ale essa. Dobra. Co mam dalej? Ran Luigi'ego, widzowie. Ran Luigi'ego, następny. Pine Resin spoko, tylko że ja nie mam gdzie po drodze Pine Resin zdobyć w sumie. Jakby tak pomyśleć. Sex Challenge. Szczerze mówiąc. No zobaczymy u Luigi'ego jak się odzie. Sex Challenge. Będzie kilka skipków. Luigi, widzowie, speedrunner Dark Soulsów. Drugi w Polsce. Thief i Firebomby. Wiesz o co chodzi? Ta włócznia mi przyszła do głowy, bo nie musisz zbytnio się setupować pod nią, bo wbijasz dwa levele w siłkę i masz odpowiednią ilość siły i zręczności, która jest potrzebna do niej. To jest top 1 Polak już? To ja się zatrzymałem na etapie, gdy był drugi. Co ty gadasz, że jest top 1 Polak? Nie mam pojęcia, co będzie w tym. Najszybszy Polak w Dark Souls, widzowie. A nie wiem, czy to aż takie worth. W sumie. Akurat jeśli chodzi o Lightning. Ej, ja wam mówię, na pewno jest w grach. 7% odporności na Lightning tylko, więc akurat to dobrze, bo tam... Na pewno jest w grach, w Dark Soulsach. Może ktoś będzie bardziej kreatywny. Widać, że speedrunner, bo idealnie frame'y wyliczone na ten atak, nie? 5-minutowa. Jak się stanie, ja nigdy tego nie potrafię zrobić, bo tam trzeba w odpowiednim miejscu stanąć i po trzech bombach insta można rola wywalić, idealnie się tajmuje, nie? Ej, Barker, ty pyszny skurwysynu. O co mi się, dziękuję. Na pewno musi być jakaś broń, która ma bonus damage od riposty. Nie no, skip, stary Fasylum.
Widzowie, dobre spocenie jest. No ja tak samo, no. Ja do kompa przez weekend nie siedziałem. Patrzcie na to. Wiesz. Przeklikane dialogi. Ty to klikasz na padzie, czy to się, czy masz to zbindowane pod jakieś rollera? Speedrunnerzy czasem to mają zbindowane pod coś, no, że im na padzie. Jestem ciekaw, na jakie ludzie pomysły wpadali. O, kurwa, zaoszczędziłem 3 sekundy względem tego ostatniego rana, gdzie mi pierdolnął Asylum, rozumiecie to? Kurwa, 3 sekundy, ain't no way. Oj, ja pierdol... Dobrze jest, widzowie. O, w Lord Runie levelu i rozpalaj ogniska, rozpal mój konor. Tak. Chodzi o płeć. Ja nikogo zmuszam do żadnych aktów. Ej, a zegarek w prawym górnym rogu liczy od razu in-game time, czy nie? Czy nie ma rozdzielenia jakiegoś do Dark Soulsów? I to jest poglądowy tylko. Ta, okej, okay, liczy in-game time. A nie mogę, kurwa, bo mam na tym jeszcze, na prompcie z tego gówna. Ja pierdolę. No i tu stracił te 3 sekundy. No tu już straciłem te 3 sekundy, to już chyba nie chcę. Pre-watched widzę materiał. Słuchaj, będą pisać, że priłoczuję materiały. Na pomysł, że na przykład w 15 minut sobie dasz lejka, a nie, trzeba tam przecież, żeby mieć ten łeb smoka, to trzeba wyfarmić te łuski, to nie. To... No, ale tak, tak, na one hita się to farmi, ale to można chyba pierwszy poziom mieć, tak oczy, nie? Fasz lejku. Nie wiem, jak działa ten Covenant, bo tam jest chyba, są 3 albo 4 poziomy, nie? Ja nawet streamy, widzowie, cudze spriwatchowałem. Dostajesz heada od razu chyba, czy nie? Też duszy nie wziął. Dobra, to jestem na potencjalnym stunlocku u Hydry, bo jeżeli się leczę i biegnę pod drabinę, będąc pod drabiną, to dostaję 2 hity z tych kul i zdycham na hita. Jak się wyleczę i zaczynam biec w drugą stronę, to ona mnie pierdolnie. Chyba że ja bym zrobił tak, żebym dalej biegł cały czas po tym hicie, może mi wtedy nie hitnie i wtedy się mogę wyleczyć. Tak jest potencjalne recovery, ale... Ale to nie wiem, nie wiem, jak to timingowo wychodzi. Nigdy nie umiałem jakoś dodżować tego gówna od Hydry, splunięć. Więc chuj mi do dupy, jak to RTSR. Mówię. Wiecie, co, dzisiaj, to by było jeszcze ciekawsze, gdybyśmy RTSR-a zabronili. By były zupełnie inne drogi. Połąbki. Ono są na lewej stronie, ale to chuj. No, to zajebiście. Takie smaczne były. Ile ludzi to farmiłeś, tak w ogóle? Skoki robi jakieś. Pik niebieski, jeszcze gryzie słychać. Trzeci run to jest. No. O, jest kolejny skip. Aj, aj! Niezły whip. Leci. No i do bana, widzowie. Niestety. Fajnie długo subskrybuję tier 3, ale... Kurwa, ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, w których soulsach wystarczy usiąść, znaczy rozpalić ognisko, a w których jeszcze trzeba usiąść, żeby... Ja też nie. Żeby waypoint na Homeward Bone zaskoczył jakby. Też tego nigdy nie... Zawsze mi się to pierdoli, w których soulsach... Poczekaj, on się cofa? Nie. Wziął... To wystarczy po prostu rozpalić, z tego co pamiętam, ale... Wziął ognisko, weźmie RTSR-a... Okej, okay, w taki sposób to rozegra i się wyhomorduje do niego. Coś chyba, nie? Czy 80 zakroczył? Teoretycznie chyba trochę wolniej będzie, ale pewniej. No, safe strat. Też mi się tak wydaje. Z narkotykami oddaje. Co? Co gada? Ta administracja Twitcha, ja bym chciał powiedzieć, że się nie identyfikuje z poglądami. Nie bij! Beka z was, niebieski, to kurwysyny. Widzowie, chodziło o co innego. Okej. Okay. Wezmę 75, no tak myślałem. Chodziło ten, o grze on gadał, wiecie. Gdzie masz bonus w Falloutie od Psycho. Akurat o, na czasie o tym rozmawiali. Chyba mi zajebę, co? Chyba nie żyje.
Jednak nie żartowałem. Jednak żyję. Dobry prank. Dobra, jednak nie. Jednak nie. To za kurwa, ja mam. Szybkie zwroty akcji. Ale zacząłem pani krolować. Ja chciałem quitoutować po podniesieniu tej halabardy, jak zobaczyłem, jak agresywny jest kutas i biegnie w moją stronę. No ale to dobre. RTS setup nie będzie RTS setupu, bo i tak bym... Ja już mam swój RTS setup w Firelinku. Więc spokojnie. O, to się nie martw. Czyli bez halabardy też leci. To jest raz przemyślane. Idzie po duszę? Nie, wiem już po co idzie. No zbiegnij sobie, dobrze, dobry jesteś cwaniaczek. Jeszcze zrób skoka. To jest widzowie strat, którego nikt nie zrobił. Patrzcie na to. Na te wzgórze. Kurwy syn. Ja byłem u Luigi'ego na chwilę na streamie, jak robił run, ale nie wiem, czy byłem na tym, który faktycznie mu się udał. Ale lecą, oj obany, ale polecią, polecią. Byłeś run przed, okej. No już jestem w dupie znowu, no ja pierdolę. Przestań strzelać tym swoim gównem. O, udało się. Ja nie mam staminy. Kurwa, jebną mnie. Muszę tak zrobić, że mnie nie jebną. No chyba, że jeszcze przyjdzie ten kutas. Mogłem już próbować na tego. Nie, jestem w dupie. No i źle to wygląda. No kurwa mać, no! Mogłem próbować. Czekaj, jak to leci. Tak, dobra, mogę próbować. Dobra, jest git. Bo mnie za każdym razem, jak coś się takiego dzieje, to ludzie spamują 500 dobrze. Godzin, nie? U Luigi'ego powinni pisać top 1. Top 1 Polskę górą. To się mogę ubrać od razu, bo teraz będą te koty. Ja nie wiem, ile... Co je wypierdoli bez ubrań na hita. Wiem, że mi zbija jakieś 2, 3, 3, 4 HP, jakby są w ubrania. Ale nie chcę ten ryzykowy. Jeżeli za pierwszym razem teraz wyjdzie wszystko, to jestem w stanie się 15 minut wyrobić, bo tam, nie wiem, z pół minuty do minuty zmarnowałem na tej hydrze jebanej. Ale żałuję, że nigdy jakiegoś skipa takiego porządnego nie walnął, nie? Jakby ktoś jakiegoś ONS-a zeskipował, to było takie dobre. Explosion! Widzicie, nie tylko ja randomowo krzyczę takie rzeczy na streamie. Pierdoli mi, nie, dobra, jest co? Muzyka w tle leci, ale w oczy nie słychać. Teraz na nagość. No. Mi czasem muzyka w głowie leci. O, ducha time. O. To są side effecty skilla w Souls'y, widzowie. Jak macie kilkaset albo kilka tysięcy godzin w Souls'y, to już niczego nie mam tego. Każda głowa zaczyna działać w ten sam sposób. A ty, bo ja się wypierdoliłem na tym, na halabardniku i nie ten, i nie podniosłem jego zielonego tego, dusz. Ale przypał. Dobra, no, no horny drinka zbiera, widzowie. Nie będzie robił Sifa. I to jest giga ciekawe. Zauważcie, że Sifa nie trzeba robić. Dobra. Wchodząc do jego areny, wystarczy wziąć tego ringa. Ten ring zwiększa o 30% riposte damage. Czyli masz lepsze kontry. I chyba tylko... Nie, to nie jest riposte damage. Antybaton choco. Antybaton. Bo są dwa ringi na... A, nie, ten jest riposte, a drugi jest counter attack. I animacja też zmienia na animację z Demon Soulsów, no. Już mam jeden Essa, ale to kurwa przemyślałem. Tak miało być od początku jak coś. 10 minut. Zauważcie, że one na tym ranie praktycznie... Zauważcie, że on na tym ranie w ogóle nie walczy z niczym. Nie wbija żadnego expa, w zupełnie inny sposób to zrobił. Posłuchać. Wracamy sobie w dzięki Harz za pierwszy miesiąc suba. Jedziemy ze dworca do siebie na chałupę samochodem, nie? Z
Sonkata, kurwa. I kurwa korki, bo widzę w gro... O kurwa, dropnęło, dobra. Bo widzę w ten... Widzę w grał z wartą na, u siebie na, gosp- na tym... Na, no, dzięki Arsz, zajebiście. Wtedy nie widzę, widzę warta. I później tak sobie sprawdzam, o, sprawdzę się z ciekawości statystyki tego meczu, mimo że ekstraklasa, generalnie piłka nożna, to mam głęboko w dupie, to nie? No generalnie Warta wygrała z Widzewem 1-0. A ten porównanie statystyk, strzałów generalnie chyba było 23-7 dla Widzewa. Strzałów na bramkę było 7 dla Widzewa, 1 dla Warty. Kącik sportowy. Warta akurat trafiła. I nie wiem, i Widzew miał chyba 75% posiadania piłki, co mnie rozbawiło w chuj. No cóż. Ale to KS jest na samym dole tabeli, jeśli chodzi o ekstraklasy. Najgorszej na pewno piłki wyszedłem. O kurwa, zajadaj się, co to jest? Szybko, zajadaj. No, przejebane. Jedenaście punktów w siłę. Pewnie w FIFA gra dużo na streamach, nie? Że nie wiadomo co leciało, Darude Sandstorm, nie? Ja nie mogę. Tu, chodź. Tam tu, patrz, robi skipa. Yes, będzie skip. Nie wypierdol się tylko. Do golema, nice. Jest to, co chciałem zobaczyć na tym ranie. Że nie przebiegnę obok niego, bo się zgliczowałem. Czyli co mamy do tej pory? RTSA. No śmiesznie to będzie wyglądać, bo na wodzie nie ma song requesta. A ja zacząłem jak Gabin robisz. Ja mogę pożyczyć. Potrzebuję 3 minut. Bo aktualnie chyba, kurwa, jest potencjalny wygrany challenge. Nie ma sprawy, dyszki to nie trzeba. Mogę dać, nie pożyczać, essa? Od doga? Dobra, to daj mi 2 minutki, ok, bo... I załatwione jest. Ile trwa dojście prawdopodobna tutaj? Wygrana stówki. 20, 40, ile się to nie rozstrzygnie, jest niezły. Dobra. 12 minut 40 sekund było. Muszę zobaczyć, ile Forte Cesena trwa. Sirbon nie miał suba, co wy gadacie? Dziękuję. Oj, masz kurwa kolce w dupę. To pozdro, Sirbon. A ja z tobą dzisiaj na Discordzie gadałem, a ty bez suba. Ja przez tego heala nie wyrobię się przed kulą? Nie, no spokojnie. Smaczne orzechy. Bang, bang. Na spokojnie tutaj, bez feedouta. Atomowe słowa, no. Tym przecież Lightning Spearem można zabić golema. Minutę mu to zajęło, ale nie poszedł na golema. I teraz okay? Pokazuję, że mam... Kurwa, 13.49, że ten, że Lightspeed nie jest oszukany, 13.49, okay. Nie jest oszukany, check. Dobra, i teraz robimy faktyczny ten. A nie, czekaj, ty, kurwa, jeszcze nie chcę czasu koniec, bo jeszcze chcę zagradować se tego, moment, to jeszcze nie, 15 minuty. A, słuchajcie, to prank był. Ja pierdolę, ale pranka zrobiłem dobrego. Dobra, teraz jest, ok? Okej. Okay. No. Czym się upgrade'uje tą partyzanę lightningową? Twiklingiem? Kurwa, ale lessa. Dobra, patrz, 14-16 jednak, to prank był. Chunkiem, okej. Okay. Skąd miałeś chunka? Z jaszczurki? No nie, ale bym się wkurwił, jakbym tego nie zrobił, przysięgam. Dobra, wjadę na windę i zaraz wyciągnę telefon i ci tą dziszkę poślę. Damn! Patrz, w trakcie speedruna jeszcze blika robi.
kurwa, wygrywanie challenge'ów i wysyłanie już, i obsługiwanie telefonu dwoma rękami, kurwa, to jest taktyka. No, to nie jest złe. Ten, siup. Szyblika zrobił w trakcie. Nie mogę. Dzięki widzu za zgiftowanie suba Kasperowskiemu. Punkty stylu, widzowie, no. Poszło. Da się nałożyć rezin, tylko że tu nigdy nie ma nigdzie po drodze rezina. I na pierwszy co mi przychodzi, ale w sumie nie wiem. Może by gdzieś kupić od jakiegoś truciciela, ale to nie wiem, nie ma pomysłu, nie wiem. Bo da się chyba nałożyć, to mi się wydaje. Dobra. Teraz robimy setup tak zwany. Czyli zakładamy 2T. Ubieramy się w outficik. Pierdolimy go prądem, jak starą babę. On mi daje 2 hity. Dzięki Gary za zgiftowanie suba. Okej. Okay. Kurwa, nie striggerowało się. Jestem w dupie. Trochę. Zaraz. Czy setup gdzie indziej? Ja nie odpocząłem przy ognisku, kurwa. Dobra, wyprowadzę go i tu odpocznę, bo ja... Chociaż mogę też teraz po prostu spróbować zrobić się wyleczyć. No pierdolnij mi. On mnie zabije chyba, czy nie? Jak mnie nie zabije, to będzie git. Dobra, okej. Okay. Ale roll! Dawaj. No kurwa, ty jesteś mało brudny! Ja nie mogę, czekałem na ten z prawej. Dobra, nieistotne, przebiegnę się jeszcze raz. Najgorsze jest to, że on ma różne hity i różne damage output. Jeżeli odpocząłem kurwa przy tym ognisku, to przypał. Jeszcze raz biegniemy. Ja pierdolę. Teraz bez blika to już na spokojnie siądzie. Rody mygy. Zrobię kurczaka, jak wrócę. No, ja taki miałem plan generalnie, żeby ziemniaki patrz, ogarnąć. Patrz, obiad z rajsą dogadany w tle. Sałatkę kupiłem w sklepie, więc gitara. Mordo, nie ma nic za darmo. Jaki będzie hit, widzowie, na tej broni? Ja już mam pomysł, jak zrobić swój. Tym razem odpocznę, żeby nie było przypału. I to wymyśliłem go teraz. A czek? A nie, w sumie, dobra, nevermind. Mordo, nie ma nic za darmo. Liczy się banknot. Czy Gida ma bonus damage do riposty? O kurwa, ty! Przecież on tu będzie teraz zagrowany kutas cały czas, to sobie odpocząłem, nieźle. Dobra, jak teraz nie wyjdzie, to się wkurwię. Dobra, no pierdolnij mi. No pierdolnij mi jeszcze raz. No ja pierdolę, no nie możesz normalnego damage'a zrobić, żeby ten... No. O, jest! Dobra, git. Dobra, dawaj. Jak teraz zrobi znowu ten cios od dołu, to się zdenerwuje, dobra. Na jakieś 1300 obrażeń, niecałe. 1187. Ale on to zone-handował! Nie wiem, czy ktoś to przybije. Poczekaj, plus 105, bez kitu. 1187 plus 105, bo tu się nie... Bo jest tak długa animacja, że się nie zlicza. 1292. Tak? To jest łącznie? Ile to jest? 1292. Jak teraz zrobi znowu ten cios od dołu, to się nerwuje, dobra. Na jakieś 1300 obrażeń, niecałe. 1292 i jeszcze one handem to jest wykonane. O chłopie. Nie wiem, czy ktoś to przybije. Widzowie. To był ostatni run. To był, widzowie, ostatni run. Luigi wygrywa. Luigi, brawa. Gratulacje dla Luigi'ego, ale kurwa, chłopaki, ja przybijam to zaraz.
Ja to chłopaki zaraz przybijam. Ja mam nowy strat, jak to zrobić. A się muza włączyła. Muzyka z intra Luigi'ego się aż stary włączyła automatycznie. Essa! Ej, ale wiecie co jest najlepsze? Jakby Loaner zabił tą jaszczurkę, to by chyba przebił damage. Ale Luigi z drugiej strony mógłby tu handować. Ej, powiem wam tak. Serio, słowem podsumowania. Słowem podsumowania, widzowie, to był naprawdę bardzo fajny challenge. Świetnie mi się to oglądało, świetnie mi się to komentowało. Czat? Ja chyba, no właśnie, w trakcie Treblika, ale nie miałby dusz na plus 3, ale on nie zebrał jednej bardzo ważnej duszy za wejściem do Valley of Drakes. Mega fajny, widzowie, musimy częściej takie robić, nie? Widzowie, ej, robić taki swój run? Idę się wylać, że chyba robię swój run taki. Dobra, widzowie, essa. Ty, robię swój run taki. Muszę zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Ja potem twierdzę, nie? Kurwa, giga essa, widzowie. Giga, widzowie, essa. Ej, Luigi, weź zobacz. Weź zobacz, Luigi, ile byś tu handem zadał. Dobra, dawaj mi te Dark Soulsy. Ale chłop leży, przeca? A, no tak, byś musiał jeszcze raz odtworzyć tego rana, faktycznie. Faktycznie, byś musiał go odtworzyć. Dobra, zobaczmy. Nie, dobre, widzowie, giga dobre rany siadły. Ale mi to irytuje. Co to było, kup suba? Aha, wy nie widzicie gry, pozdro. Kup suba, co to był za run? 2.40. Konkubinat, to był Samandon, Bojob, Double Trouble, Patrick Agony, kup suba. Fifteen min one. Class. Thief. Blackfire bomby. Ale brzydkie jej włosy dałem. Szad, jak myślicie? Jaki... Muszę zobaczyć, ile zajmuje pierwsza część rana. Bo ja bym zrobił tak. Ja bym zabił Asylum Demona bombami. Pobiegłbym do... Ale zrobiłem management stamina, ale whatever. Dobranoc, dobranoc. Ciekawy jestem, jakby czasowo starczyło, nie?
Ej, sprawdźcie mi, jakie wymagania ma ta partyzana pod Lightning. Jedenaście sił, 10 deksa. Zmieniła się ta twierdza? Będzie dzisiaj twierdza, nie panikujcie. Widzowie, 3 sekund tu nie zrobiłem. Dobra, gdzie chcę teraz pobiec? Dołem, nie? Karlach czy Shadowheart? Karlach czy Shadowheart? Sukubica moja, ta, którą ja zrobiłem. Wszystkie dusze muszę zebrać, to jest ważne. Jest jakiś timer? Nie ma. Będę sobie jak poszczególne segmenty sobie posprawdzam. Dobra, zobaczmy ten. A ja sobie w ogóle zrobię backup, no nie? Żeby tego nie powtarzać, żeby zobaczyć jak taki idealny run, ile by wyszedł. Bros Local Files. Save Manager. Okej. Okay. Zobaczmy ile jest tu. 3 minuty, słuchajcie. Czy to da się uciąć? No da się uciąć, 10 sekund pewnie, nie? Jakby to dobrze zgrać, to by Power Rivina jeszcze szło? W sensie u mnie czy u ciebie? Ale tak, no, ale wtedy Pyro. Siema, Cola Zero. Oho, źle. Uff. Nie! Ja pierdolę! I właśnie dlatego zrobiłem. Dzięki Galaxy Michael za Prima. Właśnie dlatego, słuchajcie, zrobiłem sobie backup. Wielkie dzięki za zajebisty konkursik. Kurwa, dziękuję za wzięcie udziału. Super wyszło, Luigi. Trzymaj się, do zoba. Widzowie, jaki damage myślicie wykręcę moim stratem? Ej, jest jedna rzecz, którą źle zrobiłem.
O kurwa. Widzowie, jednej rzeczy nie przemyślałem. Ja nie mam homewarda wziętego. Da się kupić... Gdzie jest gdzieś przed tym? Jest gdzieś przed golemem homeward? Da się od tego NPC-a kupić? No w Firelinku, no, to ja wiem. Ale dobra, ty, dobra. No i chuj. Do tego, co jest po gargulcach się dało. Zajebisty. Zajebista miejscówka, widzowie. No, przynajmniej sobie poćwiczę. Ty, dobra, mam pomysł. Wiem, co zrobię. Nie potrzebuję tego homewarda. Mam giga pomysł. To mógłbym teraz zaoszczędzić. W sumie za późno pomyślałem, żeby użyć duszę. Dobra, zróbmy sobie backup. Kurwa. Dobra, whatever, zrobię przy Andre. Nie no, muszę zrobić tu. Jaki hit był Luigi'ego? Nie pamiętam. Będzie master z dwójki, wiesz, też taki. Chyba na weekendzie to będę przygotowywał. Czym się ulepsza Demon's Great Hammera, widzowie? Demonic Titanitem. Ty mam wolnego rola? Nie. Demonic Titanitem. To tu jest Demonic Titanite, nie? Challenge dzisiaj? Ten sam, który ja na YouTubie robiłem, przeglądaliśmy właśnie wszystkie propozycje i sam to teraz próbuję odtworzyć. Swój management staminy zrobiłem. Co dzisiaj będzie grane? Dzisiaj twierdza, widzowie.
Okej. Twierdza jaka? Ta nowa Remaster. Cześć Lord. Pierwszy raz w życiu przejść Dark Souls, zajebiście. No chodź tu. No. Za dobrze się ustawiłem. Żeby nie będą się już pojawiać na YouTubie pocięte streamy? Nie rozumiem pytania. Czy będą te klipy z konkursu na YouTubie? Będą. Na YouTubie nie pocięte streamy. Aha, chodzi ci o to, że wcześniej było archiwum, gdzie był każdy stream przerzucany w pierwotnej formie, tak? A że teraz masz konkretne fragmenty powycinane. Nie siadło. Nie, siadło. Kurwa, zszedłem na dół. Essa? Jedna dusza. Future. Tam chyba można w ogóle od razu przebiec, nie? Ja niepotrzebnie czekałem. Kurwa, ja Lloyda nie mam, stary. Ja Lloyda nie wziąłem. To pozdro. Czyli jednak muszę tam pójść. Albo... Aha. Trzeba go pierwszy striggerować. Można go strącić jakoś, czy coś?
Patrz, on poszedł tam za mną na górę. Kurwa! Jak to go nie trafiło, jak to przeleciało przez niego? Dobra, czyli jestem w stanie go tak zabić. Za szybko przyszedł. Dobra, whatever, tak, zobaczymy. He always the boss was up. Nie no, to ten Lloyd to chyba musi być, widzowie. Chyba go trzeba ogarnąć. Ha! Uff. Dłuższe, nie? Ciekawe, ile jest na liczniku na tym etapie. Tego nie potrzebuję. I teraz wiecie, co widzowie będzie trzeba zrobić na golemie? Jezu, to będzie takie kurwa ludologiczne. Wydaje mi się, że to jest nieopłacalne i lepiej spójść po prostu po te dusze. Słuchajcie, ja będę musiał zabić golema i dać Darksigna, zanim on umrze. Dobra, te bomby nic nie dają. A może jednak coś dały? Kur... Ty! Dałem radę!
mitologia! Essa. Ile jest widzowie na liczniku na tym etapie? Muszę zobaczyć, na ile sobie mogę pozwolić. Trzynaście minut. O kurwa. Serio to tak długo zajęło? Tam minutę. Trzydzieści cztery, idealnie. Aha. Czemu SRTSR-a nie założy, stary? Muszę zrobić to samo, tylko założyć RTSR-a. Albo dobrze mówicie, włócznią. Może włócznią, no. Według Wiki ten mod się ulepsza normalnie, a nie Demon Titanite'em. Kurwa dusze. Zobaczmy. Ty, bez kitu. Dziękuję. No jasno, 10 zł. Dzięki twojemu poradnikowi do DS1 skończyłem właśnie w 20 hagrę za pierwszym razem. No i kurwa, zajebiście, wariacie, ludologia. Ty, no to faktycznie nie trzeba tego ulepszać. 8, nie? Aha. Dobra, czyli jeszcze jakąś jedną duszę by trzeba było gdzieś trafić. To tego Homeworda jakbym miał. Dawaj, zabiję jego, on mi da. Nie mam RTSR-a. Ja pierdolę! Dobra, Udebry, już to tak dokończy. Wiemy, że da się to zryć w 15 minut, nie? Dzięki, no masno, za dyszkę. Czyli to się nie ulepsza Demon Titanite'em. Czemu ja kurwa tego RTSR-a se nie założę? By go już zabił. Ciekawe, co jeszcze by się dało zebrać, nie? Po jaki RTSR setup? Mhm.
Dobra, to 2000 dusz. Purchase item. Reinforce weapon. Nie, to widzowie, ten strat chyba z golemem nie warty. Co prawda tam najwięcej dusz można. No, 1637. To jest do optymalizacji, bo bym nie musiał się bić z tym Demon Titanite'em. Ale zobaczmy, za ile to zajebie. W Crestfallena, nie? Tam mimika po prostu wtedy można wyciągnąć tirem. W sensie nie tirem, tylko jak to się nazywa. Lloydem. Nie? Ale to chyba nie będzie dobre. Chyba ta włócznia, którą Luigi podniósł, najlepsza. No, ale tak czysto teoretycznie, to co Loandle zrobił, to jest chyba najsilniejsza postać, jaką można zrobić w early game'ie. 15 minut, nie? O, ja tu kurwa setup już powinien walić. A może sobie pierwszy siądę przy ognisku? Dobra. Dobra, załóżmy to. Zróbmy setup. Sia, pokaż po ile tu bije w moba. Aha. 470 z RTSR-em. No, jeszcze jeden. Pozdro. Jak się widzowie robi ripostę i hita? Ripostę i hita w Tuchendzie. Okej, jest. Dobra, to teraz robimy coś, czego ja nie umiem robić. Dawaj mu hita, a taki o hit. 620. Posłużą mi za morę. 173? Aha, nie pokazało. To pozdro. Ty Susi, dzięki za trzeci miesiąc. Ile jest 173 plus nie pokazało? Wiecie co? Ja zrobię tak. Kurwa! Chciałem szybko quidouta zrobić. Nie wiem, czy mi nie pokazuje, dlatego że go nie overkilluję. A tu zrobię setup? Poka. Nie zrobię tu setupu. Zabiłem go tym pierwszym, nie? I nie pokazało drugiego. Czy ja go muszę hitnąć?
posłużą mi za morę. I teraz. Kalafior, dzięki za Prima. No dawaj. Debil. Twe kości posłużą mi za morę. Siema Piotr, dzięki za 6 miesiąc. Hej, stary, ja się... Co to jest za spawn gang? Ja się mogę poruszyć, czy ja się nie mogę poruszyć? Ja się chyba nie mogę, stary, poruszyć, jak chcę... switcha zrobić. A ja machnąłem i tak. Rezina się nie da. Nie zdążę. Za szybko klikasz, możesz się ruszyć. No, Piotr, to już pół roku. Ile myślicie wejdzie? Koło tysiaka chyba, nie? Kurwa! Nie no, on po rolu to ma taki szybki atak, że tego nie jesteś w stanie zrobić. Były żrony od widzów? Były. Kurwa! To dobrze, że nie wystartowałem w tym konkursie, nie? Jezu, damage zwycięzca 1292. Być może tarczy. A tarczy daje więcej frame'ów parowania? Co 73 plus 843. Ile to jest? Tysiąc 16. Mało w chuj, no. Mało w chuj, widzowie. A z włócznią? Muszę zobaczyć, czy ta włócznia jest lepsza. A pierdole! Nie mam ringa, ja wiem. A chcę zobaczyć, czy włócznia zada większe obrażenia. Ubranie nie daje bonusu do damage'a? Nie no, nie daje. Plus 3, jakbyś miał Black Knighta, to byś ugrał? Osiemset po prostu. Luigi mając ten parry damage, ile zadał? Tysiąc 292. Trzeba połączyć run Luigi'ego, widzowie, i założyć wielką pałę. Bo definitywnie zadaje więcej. Jak zdobyć wielką pałę? I ringa w jednym ranie. Skąd wziąć expa? Wydaje mi się, że to byłby chyba...
Albo Black Knight Halber, nie no, Black Knight Halberd, stary. I ring na ten, nie wiem, Lanel, wymyśl to. Dobra, widzowie. To co, czas na twierdzę?